Kochani, ja chciałam podzielić się takim świadectwem. Jest to takie złożone w sumie, bo chcę powiedzieć o poddaniu się, o posłuszeństwie, o służbie, więc troszeczkę takie złożone. Podam też właśnie swoje przykłady z życia. Zastanawiałam się też właśnie, od czego zacząć, bo w sumie temat jest rozległy i mogłabym bardzo dużo mówić, ale sobie tak troszeczkę to skomasowałam i podzielę się z wami, zaczynając od tego, że ja wraz z moją siostrą wyszłyśmy z bardzo dobrym warsztatem z domu. My tak naprawdę byłyśmy gotowymi produktami do życia w świecie. Tak naprawdę w każdej dziedzinie. Potrafiłyśmy sobie uzbierać pieniądze, potrafiłyśmy sobie poradzić na studiach. No w każdym miejscu tak naprawdę, gdzie się znalazłyśmy. Też takim elementem, pamiętam, było to, że nawet jak wynajmowałyśmy mieszkania, taką podstawę hydrauliki znałyśmy, taką podstawę tego, jak trzeba autem się zająć, sprawdzić poszczególne płyny. Tak zostałyśmy przygotowane przez rodziców. Jestem za to do dzisiaj wdzięczna. To właśnie ta jedna rzecz. A druga rzecz, mega dla mnie ważna, i też to zauważyłam, jak chciałam tutaj do was coś powiedzieć, że zawsze był we mnie taki szacunek do autorytetów. Taka hierarchia. I uważam, że to też pomogło mi mega na początku tutaj, jak też przyszłam do kościoła. Pamiętam, że taka trochę zabawna historia, ale pamiętam, że jak chciałam spotkać się z naszymi przywódcami, pastorami, to ja się zastanawiałam, w jaki sposób ja mam się w ogóle odezwać. Bo chodzi o to, że nie było we mnie czegoś takiego, że przyjdę, o, cześć Artur. W ogóle on mnie nie zna, ja go nie znam. To jest raz, ale dwa, że było we mnie taki szacunek do przywódcy. I pamiętam, że chyba od Agnieszki właśnie miałam numer do Artura. Wiecie, że teraz tak może śmiesznie to opowiem, ale dla mnie wtedy to było poważne, że ja w ogóle zadzwonię, co powiem, pastorze Arturze, ja to w ogóle ćwiczyłam. Ja to ćwiczyłam. Mówię, jak ja? Aga mówi, nie, to normalnie powiedz Artur. Ja mówię, nie, pastorze Arturze, ja się po prostu tak muszę odezwać, bo to jest przywódca, w ogóle czuję respekt do niego. Pamiętam, zadzwoniłam, fajna była rozmowa, umówiliśmy się szybko na spotkanie. A jaki miałam cel też w tym? Bo tak naprawdę celem moim było to, że chcę, aby tutaj przywódcy kościoła mnie poznali. Jestem nową zborowniczką, więc chcę, żeby mnie poznali. To był mój cel. Mówię, ja pójdę, opowiem o sobie, poznam ich, oni poznają mnie, no i będę tutaj sobie żyła dalej w tej wspólnocie. Powiedziałam, że jest to mój dom. Więc spotkanie z Arturem miałam i później mówię, do Agatki się też chcę odezwać. Nie wiem, dlaczego tak wyszło, że ja napisałam do niej maila. Ja nawet w ogóle znalazłam tego maila dzisiaj na takiej mojej starej poczcie. Właśnie, że dzień dobry, pani Agato. Chciałabym z panią umówić się na spotkanie. I w ogóle tam naprawdę tak bardzo taki, no trochę może tak urzędowo napisałam, ale właśnie też w tym tonie był ten szacunek do przywódcy. I Agatka mi odpisała, dała mi swój numer, powiedziała, że od 12 września rozpoczynam spotkania, więc zapraszam, umówimy się, zdzwonimy się. I w krótkim czasie też mam spotkanie z Agatką i też opowiadam o sobie, dzielę się, mówię, kim jestem, nowa zborowniczka, swoje świadectwo opowiadam. Okej, no i w sumie jest we mnie dalej głębokie takie przekonanie, że chcę w ogóle powierzyć się. Chcę się poddać liderowi. Historia jest jakby długa, to nie będę takich może szczegółów opowiadała, ale wybieram sobie na nauczyciela, na lidera Agatkę. Na co też się decyduję? Decyduję się na to, że będę blisko. Amen. Decyduję się na to, że będę u stóp. Decyduję się na to, że jestem otwarta na każdą korektę, że nie będę się z tym boksować. Jeżeli powie mi, że gdzieś źle coś zrobiłam, okej, spokutuję w ogóle, będę się modliła i wyjdę
po prostu w nowym kierunku, nie? Postanowiłam to, że nie będę, że będę posłuszna, że będę poddana i posłuszna. Postanowiłam też, że nie będę, właśnie to bycie blisko, to bycie w relacji nie będzie na zasadzie, że ja będę biegła do lidera, kiedy u mnie będzie jakiś pożar, jakiś problem i wtedy ja przybiegnę. Nie. Ja postawiłam na regularny, stały kontakt. Amen. Nawet jeżeli nie ma tego pożaru, nie ma jakiegoś problemu, to i tak przyjdę. Po prostu, nie wiem, zagaję. Jakby ja też mam taką może też i łatwość, że jestem kontaktowa, zawsze gdzieś tam ludzie się gromadzili wokół mnie, ja szybko kontakty nawiązywałam i ja nie miałam problemu zapytać się codziennie, co tam u ciebie, jak spałaś, jakieś zdjęcie wysłać Dawida, o patrz, tutaj coś świrujemy, coś tutaj się wygłupiamy, nie? I tak też buduję tą relację. To nie jest jakby coś takiego mega trudnego. Amen. To jest mega naturalne, mega takie, po prostu to płynie, po prostu to płynie. Takim przykładem też z mojego życia jest na przykład ten etap ciąży, czy też porodu. Ja jako młoda mama, kobieta, która rodzi pierwsze dziecko i też tutaj postawiłam w ogóle na słuchanie mądrości doświadczonej mamy, doświadczonej żony. Ja na przykład też nie miałam problemu z tym, żeby pytać o różne rzeczy Agatki. Ona też bardzo dużo przekazywała mi takiej mądrości na ten czas. I pamiętam wielokrotnie w ogóle nakierowała mnie, o co powinnam się modlić, co powinnam ustanawiać w tej ciąży i po tej ciąży. Ja to wypełniałam, po prostu ja modliłam się i robiłam. I dzisiaj wiem, że mam w ogóle sukces, że w ogóle też ten czas ciąży jakoś tak mnie, nie wiem, nie wykrzaczył, czy nawet ten czas po porodzie, chociaż nie zawsze, to nie jest jakiś taki łatwy, nie? Ale nie wykrzacza mnie to. No właśnie, też postawiam na to wsparcie, na to, że decyduję się, że przyjmuję radę, przyjmuję mądrość, że jestem posłuszna, jestem posłuszna. Też ludzie właśnie mnie czasami pytali, że no jak ty się czujesz z tym, że na przykład jesteś w ciąży, a teraz nie, mniej jesteś na ewangelizacji, zawsze cię tak widzimy z przodu i tak dalej, nie? I też dzięki mądrości mojego lidera, dzięki temu, że słuchałam, że w ogóle zachowywałam swoje te słowa Agatki w swoim sercu i w ogóle rozważałam je, modliłam się, to ja dziś wiem, że nic w ogóle mi nie umknęło, nic nie straciłam, a wzrosłam, a tak naprawdę poszerzyłam się. Ja też dzięki wielogodzinnym czasami rozmowom, można powiedzieć to tak w ciągu tygodnia na przykład z Agatką, nie? Ja wtedy pamiętam, że to we mnie tak wpadło, że tak naprawdę ja mam teraz taki czas, że ja jestem w ogóle mamą, jestem żoną, to moje pierwsze powołanie, Dawid mnie potrzebuje, żebym w ogóle się nim zajęła, karmię piersią, więc muszę być z nim. Nie zostawię go płaczącego w łóżku i w łóżeczku i pojadę na ewangelizację. I to mega było też dla mnie ważne, że rozumiałam, że to jest taki czas, że ja się z tym nie boksuję, że fajne takie, pamiętam zdanie, Agatka mi powiedziała, że ja też biorę odpowiedzialność, wiadomo, ale za wychowanie takiej silnej jednostki, czyli Dawida, który, to jest też mój udział w królestwie. Amen. To jest mój udział w królestwie. To wychowanie silnej jednostki, poświęcony mu czas, tak, to jest mój wkład. Pamiętam, że Dawid miał 3 miesiące, kiedy zdecydowaliśmy się, że będziemy jeździć z Agatką do Płocka. Pamiętam, no różne myśli mi przychodziły, ale modliłam się też, ogłaszałam i tak naprawdę ustanawiałam sobie to, jak to będzie wyglądało. Dawid miał 3 miesiące i pojechaliśmy na pierwszą ewangelizację. Dlaczego? Ponieważ ja zdecydowałam się, że i rozumiem to, że moje życie jest służbą
i chcę być blisko mojego lidera. Chcę się uczyć. Chcę się po prostu uczyć. Też wiem z doświadczenia, że taka wspólna służba bardzo zbliża ludzi do siebie. Bardzo zbliża ludzi do siebie. I tak naprawdę cały ten sezon, że tak powiem, wyjazdów do Płocka, jeździliśmy z nim. Tak naprawdę 2, może 3 razy gdzieś tam nie mogłam, bo Rafał nie mógł wziąć wolnego. Ale i też zawsze znalazła się pomoc, czy Anitka, czy Ania gdzieś tam go popilnowały podczas ewangelizacji. A ja mogłam kamerować, mogłam po prostu robić te rzeczy, które tak naprawdę chciałam robić. Też może takie kulisy trochę ujawnię. Bo tak, ja na przykład tak zdecydowałam się, że jeżdżę do Płocka, że kameruję, że obrabiam te filmiki, że prowadzę stronę kościoła, YouTube'a, tak naprawdę 2, no bo i stronę kościoła tutaj, Kościół Mocy naszą mamę, Kościoła Mocy, a i też ten kościół nowy, więc, a mam małe dziecko. Więc też wielokrotnie robiłam to po prostu nocami. On szedł spać, a ja siadałam do pracy. Zakładałam słuchawki, obrabiałam filmiki, dodawałam tytuły i po prostu to robiłam. Dlaczego? Bo zdecydowałam się, że służę. Bo zdecydowałam się, że służę. Niektórych umiejętności tak naprawdę nie miałam. Nie miałam w ogóle... Na przykład nigdy w świecie nawet nie zajmowałam się jakimś tam kamerowaniem, nie zajmowałam się YouTube'em, jakimś tworzeniem plakatów. To w ogóle dla mnie było tak nowe, bardzo nowe. Nie miałam w ogóle doświadczenia w tym żadnego. Ale kiedy zobaczyłam, że jest taka potrzeba, to co zrobiłam, jako człowiek, który no właśnie zdecydował się na służbę, że modlę się o te umiejętności. Ja się po prostu o te umiejętności modliłam. I je mam. I mam, wiem, że je mam. Też zauważyłam, bo czasami jest tak właśnie, że kiedy wchodzimy w to miejsce pomocy, to różnie, różne są głosy, nie? Że nie, boimy się, że na przykład coś nam ucieknie, coś stracimy, ale właśnie ja jestem tego przykładem właśnie, że nic mi nie ucieknęło, że nic nie straciłam. Kiedy weszłam właśnie na przykład, o, teraz jako ta pomoc. Jako pomoc. Mogę powiedzieć, że no bardzo jestem wdzięczna Agatce za wzór, za to, że za uwolnioną mądrość, za radę do mojego życia. I jestem dziś efektem, jakby produktem też właśnie tego poświęcenia, tego poddania się liderowi. I tak naprawdę widzę, że powstają we mnie nowe koncepcje, powstają we mnie jakieś nowe wizje. No, szczegółów nie będę na razie zdradzała, ale właśnie widzę, że wzrastam, że się rozwijam. Nawet jeżeli jestem gdzieś na razie czasami mało widzialna. Ja na przykład ja też zauważyłam, że zarówno dobrze czuję się właśnie na przodzie, jak i też z tyłu, nie? I to czuję się po prostu dobrze na obu miejscach. Zauważyłam też taką rzecz właśnie, że to chyba kiedyś napisałam też na mojej stronie właśnie, że ludzie utożsamiają się z tym, co jest ludzkie, a nie z tym, co jest idealne. I mnie też w Agatce pociągało to, że i pociąga to, że jest w ogóle normalna, że ten kontakt nasz jest taki płynny. I też zachęcam was do tego, aby się nie bać właśnie otworzyć na relacje. Ja chyba nawet właśnie kiedyś też mówiłam takie świadectwo a propos miłości. Jakoś to tak we mnie mocno rezonuje właśnie miłości, relacji, uwalniania miłości, bycia z drugim człowiekiem. Też miałam taką sytuację ostatnio właśnie, że u nas na naszym piętrze kobieta wcześniej była taka bardzo, wobec mnie też i w ogóle chyba wszystkich, taka bardzo niemiła, nie uśmiechała się w ogóle.
Później patrzę, ona zaszła w ciążę i tam dzień dobry zawsze mówiłam i tak dalej, też tam przyglądała się na mnie, że ja też urodziłam. I pewnego dnia, jak już właśnie urodziła, wracaliśmy ze spaceru z Rafałem i widzę, że ona właśnie tam boksuje się z tym wyjściem przez drzwi od klatki, z tym wózkiem. Ja podbiegłam i mówię do niej, dzień dobry pani, sąsiadko. Ona, dzień dobry. Ja mówię, pomogę pani. No i otworzyłam te drzwi i ona się uśmiechnęła. Ja mówię do niej, gratuluję, syn, córka, nie? A ona mówi, syn. Ja mówię, o, to fajnie, to Dawidek będzie miał, widzę tutaj, współlokatora, kolegę. I ona po prostu się uśmiechnęła. Jak mega w ogóle ważne jest to właśnie bycie ludzkim, bycie takim otwartym na drugiego człowieka, nie? Dzisiaj też wiem, właśnie też chyba to kiedyś napisałam, że tak naprawdę spotykając się z tą drugą osobą, powierzając się, poddając się, tak naprawdę inwestujemy w siebie nawzajem. Inwestujemy w siebie nawzajem. I ja też właśnie widzę, że jakby to, że Agatka inwestuje czas, mądrość we mnie, to też mnie na wyższy poziom wybija. Dzięki temu też wzrastam. Kończąc, chcę powiedzieć właśnie, że to wielkie, dla mnie jest, ja to odczuwam, to wielkie błogosławieństwo właśnie poddania się swoim rodzicom duchowym i też do tego zachęcam, aby się powierzać, aby wchodzić w głębokie relacje, aby budować kontakt na co dzień i po prostu się tego nie bać. Amen.